9 maja 1971 roku otwarto katowicki Spodek. Nieziemski obiekt przez 45 lat był świadkiem wielu sukcesów polskich sportowców czy występów gwiazd muzyki światowego formatu. Początkowo obiekt miał się znajdować na obrzeżach miasta, ale umiejscowienie go w samym centrum Katowic było strzałem w dziesiątkę. Spodek stał się nie tylko symbolem polskiego sportu, ale i wizytówką miasta. No cóż, można by godzinami opowiadać o tym, co Spodek widział. Jakie to kultowe miejsce, ile razy odlatywał niemalże po tym, co działo się wewnątrz. Nie z przypadku taka opinia o Spodku, bo te imprezy, które tutaj się odbywały, wiele ludzi pamięta jako te największe, najlepsze w swoim życiu, jakie widział. Oczywiście przede wszystkim, ponieważ jest to arena widowiskowo-sportowa, te imprezy sportowe, ale także przecież to tutaj grała Metallica, to tu grał Rammstein, Deep Purple, The Cure. Tych zespołów, które tutaj grały, tych najlepszych na świecie było naprawdę bardzo dużo w całej tej historii Spodka. Przy czym wszystkie te koncerty kończyły się, powiedziałbym, sukcesem, czyli nie było żadnych wpadek, tutaj nigdy nie było żadnych awantur czy takich rzeczy, które by dyskryminowały konieczność organizacji takich imprez, ale także imprezy sportowe. Bo oczywiście historycznie wszyscy pamiętają zwycięstwo ze Związkiem Radzieckim i to też równe 40 lat temu, 6-4, jedyne zresztą w historii, ale miały tu miejsce wielkie wydarzenia tenisowe i w historii, a tą historię powtórzyliśmy niedawno, bo turnieje WTA z najlepszymi tenisistkami na świecie także tutaj się odbywały, a kulminacją Mistrzostw Europy w koszykówce Eurobasket w 2009 roku, czy potem Mistrzostw Europy w siatkówce, czy też Mistrzostw Europy w piłce ręcznej. Kulminacją tych wydarzeń było oczywiście Mistrzostwa Świata w siatkówce męskiej, w której Spodek okazał się nie tylko, że dobrym organizacyjnie miejscem, też szczęśliwym, bo to nasi Polacy zdobyli tytuł Mistrza Świata w siatkówce. I Spodek chyba dalej będzie działał, ponieważ już niedawno Katowice ogłosiły i Polski Związek Piłki Ręcznej, iż tutaj Polacy rozegrają swój eliminacyjny mecz z Holandią. Tak, to kolejny etap współpracy z Polskim Związkiem Piłki Ręcznej. Po, myślę, dobrze zorganizowanych Mistrzostwach Europy, kontynuacja, czyli mecz o mistrzostwo, o w eliminacjach do Mistrzostw Świata w 2017 roku. Finał Mistrzostw Świata w siatkówce mężczyzn pomiędzy Polską i Brazylią z pewnością nie zapomni żaden z fanów polskiego sportu. Ile jeszcze przeżyje obiekt? Jakie sukcesy przyjdzie nam w nim oglądać? Czas pokaże, a Spodkowi życzymy 100 lat.